patrzcie jaki syf. I ten kanał, te kanały tutaj wszystkie prowadzą do wielkiego kanału, w którym kopią się ludzie. Można. Czy są chorzy? Nie są chorzy. A ja idę na wylotówkę na Waga. Mamy jeszcze 40 minut, żeby dotrzeć na wylotówkę, bo inaczej zamkną granicę. Zapierdalam teraz przez autostradę na drugą stronę. O! Patrz. Tak się przychodzi przez autostradę pod stronę. Po prostu masz to gdzieś. Aaa, kurde masz. Skok przez płot, jak wałęsa. Jak to znaczy bolek. Jak bolek. Który wkręca Polakom, że nie jest bolkiem, a jest bolkiem. I łapiemy stopa. Na Waga. Jedziemy do Waga Hrikszą! To jesteśmy na słynnej granicy indyjskiej. Zmierzam właśnie na odprawę paszportową. Ze mną panowie żołnierze. Pożegnałem się ze swoim gazem pieprzowym, oddałem go żołnierzowi. Powiedział, że jeśli by mnie z tym złapali na granicy, to by mnie zakuli w kajdany i poszedł im się siedzieć. Wiedziałem, że tak będzie, nie chciałem stwarzać problemów. Kupię sobie nowe w Indiach. Bo gaz pieprzowy to jest jednak zapewnienie mi chociaż minimalnego bezpieczeństwa. Patrzcie, ile ludzi tutaj chodzi. Idziemy na odprawę. Nareszcie. Nie nareszcie, chociaż kocham Pakistan. Czas na nowy kraj. Czas na odświeżenie. Czas na zmianę. Panowie chcą one picture. Hello Polak. Obeszli mi i robią mi zdjęcia. Nie mogę się ich pozbyć. Tak? No. To jednak wracam. Spóźniłem się na zamknięcie granicy. To jakieś pół godziny. To była cena mojego lenistwa i drzemki, którą sobie zrobiłem zaraz po spaniu, bo chciałem się zdrzemnąć z tym zasranym leniem. I wracam teraz. Thank you. Chciałem pewnie, żebym jechał, ale to już pewnie koszt miliard rupii. Widzicie ten płot tutaj? Nie wiem, do kogo należy ten teren, ale zamierzam znaleźć dziurę w płocie, pójść gdzieś głęboko w dzicz, rozłożyć namiot, oddać się relaksacji i jutro rano o 10.30 pójść do granicy. Nie przepuścili go przez granicę. Co robi Zimmerman? Idzie w krzaki spać. Tak trzeba robić. Książkę poczytam. Hey, no problem, go! No, thank you! Kurwa, i tu i wojskowi są. Salam aleikum! Patrzcie, gdzie ja kurde śpię. Tam jest autostrada. Tam, nie wiem, czy widać, zaraz zrobię zbliżenie ładne. Widzicie? Rzeka. Rzeka pełna jakichś węży, krokodylów i innego dziadostwa. Mam nadzieję, że to mnie nie zeżre w nocy. I zaraz rozkładam namiot. O, tu w tych krzakach. Chciałem przejść tam dalej na wioskę. Już mnie zatrzymał cholerny żołnierz i mówi, że to jest border area. Trochę bidę, nie wolno. I muszę się kitrać po krzakach jakiś. Zaraz rozłożę tam namiot. I wiecie, jak to zrobię? Patrzcie. Widzicie te krzaczki? Patrzcie teraz. Chciałeś survivalu, tu masz survival.
To są chyba najgorsze krzaki, w jakich spałem w życiu. Jeszcze cały jestem brudny, bo ta koszulka, kurde, niebieska, jest nowa i zostawia ślady bawełny na skórze. Brudas jestem. Jeszcze prysznica, prysznica nie będzie rano. Typowy survivalowy, autostopowy poranek. Polecam, polecam wam serdecznie jeździć autostopem. Poce się cały, bo jest tak gorąco, ale nie mogę otworzyć zamku, bo zaraz naleci tyle komarów i zjedzą mnie żywcem. Wolę już się pocić. 9:08. Idę na granicę. Polną dróżką. Kilometr do granicy. Chce mi się pić jak... nie powiem co. Jak widzicie za mną, 10 budek strażniczych. W każdej budce sprawdzają mi paszport. I strzepią plecak. A ja mam skitrany gaz, bo mi wczoraj policjant oddał. Nie wiem, może przemycę ten gaz. Pewnie to pójdę do pierdla indyjskiego. Martwię się, że zaraz znowu będę mnie trzepać. A mi się tak chce pić, że zaraz nie wytrzymam. Muszę nabić się wody. Muszę. Wkraczamy powoli do Indii. O ile nie będzie przeszkód na... zmęczony jestem. Na granicy. Oficjalnie zaliczam Pakistan jako numer jeden ze wszystkich krajów, które odwiedziłem. Najmilsi ludzie na świecie. Bardzo piękny kraj. Podróżowało się średnio ciężko. Były problemy, bo ludzie chcieli aż pomóc aż za bardzo. Ceny niewysokie. Jedzenie najgorsze na świecie, pikantne. Nienawidzę takiego jedzenia. Nie chcę nigdy więcej jeść już pikantnych rzeczy. I straszkę mam. Odkąd przyjechałem do Pakistanu, to jest właśnie ten jedyny problem, jaki miałem w Pakistanie. Te 100 metrów trzeba pokonać autobusem, nie wolno na nogach. W kiblu byłem, przegrzałem gaz. Gości mi pilnuje plecaka. Paszportowa kontrola już odbyta. Wychodzę i jedziemy do Amira Sattar, czy jak czegoś tam. Wychodzę z bankomatu, składając te pliki jak sandwich. Te pliki do okoliczności, to powtarzam jak mantrę. Poza tym słabo się czuję przez problemy żołądkowe. Nie mam energii na nic. Muszę tutaj oszamać coś do przydrożnego baru, zaraz przy granicy. Odprawę paszportową przeszedłem. Pieczątkę mam bitą 2 maja. Został mi jeszcze jakiś miesiąc w Indiach. Muszę pojechać teraz do pierwszego miasta. Przenocuję się chyba w hotelu. Z hajsu to mi zostało 100 funtów na ten kraj. To jest ostatni kraj, który chcę odwiedzić, bo już nie mam siły na tą podróż. Jestem już w podróży 2 miesiące. Jeszcze jeden miesiąc i styknie. Tak kupiłem kole. Tu mój przyjaciel, I'm vlogging. Tu mój przyjaciel, właściciel restauracji, który zaraz przyniesie mi jedzonko. I kole, za kole zapłaciłem 4 dychy. Czyli tyle co w Pakistanie, więc podejrzewam, że te banknoty są warte tyle samo. Osobiście myślę, że banknoty indyjskie są o wiele piękniejsze. Ładna pani mi tutaj gotuje. I w końcu widzę tutaj kobiety bez burek i bez tych szat na zakrywających włosy. To mi się podoba. Hinduski. Poza tym nadal problemy żołądkowe, zaraz łykam drugą tabletkę, nie chcę działać zaporowo, bo wykańcza mnie to. Chłopaki i dziewczyny, to będzie pierwszy vlog w Indiach. Kurde, mało, moja Coca-Cola. Hello man! Hello man! Where are you going? Amisar, I must go! Thank you! Już mnie chciał naciągnąć, to znaczy, żebym tam zjadł, no. Mili są dosyć ci ludzie. To jest pierwszy vlog, przepraszam, że taki vlog z pobocza. No ale tak to już jest w życiu autostopowicza, że
część swojego życia podróżniczego spędzał na poboczu i nałapała pani stopa. To są Indie! To są Indie! Jeszcze nie śmierdzi, ale jeszcze się przekonamy, jak będzie w dużych miastach. Hindusi tu są, już nie islamiści. Hindusi. Kobiety piękne. Pozdro. Panowie z pierwszego stopa zaprosiliby na herbatkę. Widzicie? Marihuana tutaj rośnie jako zwykły kwas. Krzaczki wszędzie rosną. Goodbye! I kobiety w końcu mogę spotkać, nie to co w Pakistanie, skrywają się przede mną w pokojach. Normalnie mogę z kobietami gadać i przebywać. Let's go, mister! Let's go! Jedziemy do Golden Temple. Miałem jej zabrać gościu motorem, ale jednak okazało się, że wsadzimy do rikszy. Mam zapłacić 10 rupii, ani grosza więcej nie dam. Bo tu będą pewnie chcieli mnie oszukać, bo ci rikszarze to są męty najgorsze, zawsze. Trzeba uważać na nich. Indie to kraj, gdzie chłopy noszą turbany na łbach, a nie kobiety hijaby. I fajnie, cała rodzinka się zeszła, piękne kobiety, matka, prababka, siostra, wszystkie uśmiechnięte, mogę sobie z nimi pogadać, to mi się podoba. W Pakistanie mi tego brakowało, tam to jest tylko męski kraj, kobiety są zepchnięte na bok strasznie. I nikt mi nie wmówi, że jest inaczej. Odnaleźć tutaj jednym bardzo prostym sposobem. Otóż kto płyta, nie błądzi. Także zapytam jednego dżentelmena, gdzie jest Golden Temple, okay? Mister, where is it? Bo. Is it rap? No English. Golden Temple. You're right. Sposobem, kto pyta, nie błądzi, dowiadujesz się, dokąd masz iść. Ogólnie na ulicy sprzedają różne przysmaki, mam nadzieję, że nie na ostro, bo będę tutaj dużo pierniczał. Zaraz idę do apteki. Będę spał tam, gdzie jest miejsce dla backpackerów. Ja widziałem to na kanale innych vlogerów. Podobno jest takie miejsce. Ja tam będę spać, dzisiaj sobie spał. Rikszarz nie zrobił mnie przysłowiowe bambuko. Zapłaciłem dychę tak jak obiecał. Podoba mi się uczciwość. Lubię uczciwych ludzi i szanuję uczciwość. Ale głośno, a ja nie mam mikrofonu. Zaraz następne części przechadzki. Chcą cię naciągnąć, ale ty mówisz no! Ja zapierniczam z buta. Hop! Takie riksze. Skurwiają mi te riksze, bo one zawsze blokują, robią korki, a rikszarze to mędy i no by cię chcieli naciągnąć, bo jesteś białasem. Pamiętajcie, nigdy nie dawajcie się naciągnąć i zawsze patrzcie uczciwą cenę. Jak wydaje się wam, że to jest nieuczciwe, nie płaczcie. A co to za kamień taki leży? Wygląda jak z jakiejś kolumny. A tutaj patrzcie. Owoce, piękne kobiety. Hello. Hello. Wszystko. Hello. Są naprawdę zajebiste. To jest chyba jedyny typ kobiet na świecie, który mi się najbardziej podoba. Indyjki. Wszystkie są zajebiste.
nie widziałem brzydkiej, nie? W Polsce mamy karyny, maniury i inne takie jakieś, kurwa. Nie wiadomo, co to jest, a tutaj same takie porządne, ładne. Gdzie jest ten Golden Temple na stronie? To jest główna atrakcja tego miasta. Jutro wydostanę się stąd pociągiem, bo nie mam siły iść w lodówkę. Sok z arbuza. Sok z limonki, bakłażany. Co się podoba? Golden Temple, half kilometr w tą stronę. Więc zapierniczam. Strasznie mi przykro, że nie ma mikrofonu, bo byście mnie dobrze słyszeli, ale staram się drzeć mordę jak najgłośniej, żeby mnie było dobrze słychać. Czym niestety zwracam na siebie bardzo dużą uwagę. Uwaga, przychodzę przez jezdnię. Trzeba naprawdę, trzeba uwaga, żeby cię coś nie jebło, człowieku. Jeden sfałszywy krok i cię pierdolnie motor albo coś. Sorry za przekleństwa, ale no, jestem w takim miejscu, że to trzeba przeklinać. To miejsce nadaje się do przeklinania. Fast foody, a ja idę do Medikis. Idę powiedzieć, że mam problemy z brzuszkiem i kupić sobie lekarstwo, które zarzucę trzy na raz, żeby miał od razu chleb, żeby nie miał problemu teraz. Ze sraką, kurwa, to jest ja pierdolę, by to wbijał bawełnę. One photo. Foto. No. Tak, żeby nie było nudno, żebyście nie patrzyli tylko na moją mordę. Thank you! To sobie popatrzcie teraz na ulicę w Indiach. Przechadzamy się w stronę Złotej Świątyni. Czyli kurde, jednego z najważniejszych zabytków tego miasta. Przedtem widzieliście jeszcze na przebitce taki jakiś pałac, czy coś w tym rodzaju. Ale no niestety jechałem rikszą i nie mogłem się tam zatrzymać. O! Jest Medikos. Idziemy kupić kurde coś na sranie, bo mnie nie wytrzymy. Okej, thank you, mister. Patrzcie teraz, to trzymam w ręce. 20 rupii. Najmocniejsze tabletki, jakie mieli przeciwko problemom, wiadomo jakim. Nie będę o tym mówił, bo to obrzydliwe. Zaraz walę wszystkie naraz, żeby zastopować to, co się teraz dzieje w moich jelitach. Nie no, to jest obrzydliwe, przepraszam, że to odmówię. Popatrzcie sobie jeszcze teraz na ulicę, dobra? Co my tu mamy? Japoneczki. Salam alejkum, namaste. Kurwa, mówię salam alejkum, a tu się mówi już namaste, bo to są Indie, nie? To są Hindusi. Tkaniny. Ha. Co jeszcze? Wszystko, co chcecie, tu jest. Może sobie też kup czapkę bym sobie kupił może. Albo kapelusik wędkarski taki. Fajny. Jak będzie, to kupię. Nie, turbana nie będę kupywał. Turbania, że mnie jeszcze. Salam. No, thank you, I'm walking. No, I'm walking. No, walking, thank you. No, good. Thank you, I'm walking. Nie chcę, ja wolę sobie pochodzić. Nie lubię, jak ludzie są namolni. Jak mówię, że nie, trzy razy, to powinno to wystarczyć, że nie. A nie kurde namawianie mnie na jakieś gówna. No riksze, no. Chuj chłopie, widzisz, idziemy przez środek skrzyżowania. Kobiety przepiękne. No te akurat mniej. Ale ogólnie jest przepiękne. Nie no, wszystkie kobiety są piękne, no, na swój własny styl, no. Każda sobie kogoś znajdzie i każdy kogoś sobie znajdzie, się nie bójcie o to nigdy. Jak jesteście samotni, nie bójcie żaby,
Kiedyś się znajdzie odpowiednia osoba. Nawet się nie będziecie się spodziewać kiedy. Jest pan Riksza, z którym będziemy jechać teraz. Za 20 utargowałem. Dajmy zarobić dziadkowi. Cena na początku była 50. Nagle zniżyła się do 20 po targowaniu. Widzicie? Tak to jest, jak się jest wielki. Targujcie się zawsze i wszędzie, szczególnie w Indiach, bo skoszą was jak zboże. 10 rupii. 10 rupii do 10 rupii, nagle się robi 1000 rupii, wiecie? Uczciwa cena za uczciwą przyjazd. No, a teraz wjeżdżamy w ogóle w jakąś dzielnicę. Patrzcie, co tu się dzieje. Gościu, to ma ciężko. Ale taka jego robota, no. Musimy wieść. Budowy trwają. Ale solidny materiał teraz będzie na YouTube, nie? Fajnie, że będziecie to oglądać. Sam się... O kurde, wróciła mi ochota do podróży. Muszę coraz więcej nowych miejsc odwiedzać, bo... Bo jak jestem w jednym miejscu, to tracę siły. Zapłacę mu 30, bo widzę, że chłop naprawdę ciężko pracuje. Czy to jest na pewno ta The Golden Temple, o której myślałem? Inaczej sobie to wyobrażałem. Myślałem, że to jest taka... A, w środku chyba jest. To jest chyba dopiero wejście do tego. Zobaczcie, te wieże. Do tego kompleksu całego. Myślałem, że dzisiaj nie będę kręcił nic znudów, a okazuje się, że będę kręcił. I to bardzo dużo dzisiaj. Patrzcie, gdzie udało mi się dotrzeć.